Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mówimy kolejnego questa. Eee, tym razem mamy quest'ika Odyskaj zdrowie w burzy. Pokażę Wam, jak zrobić to zadanie, ale na wstępie przypomnę o subskrypcji kanału, jeśli Wam pomogłem, bo myślę, że warto subskrybować, bo nagrywam wszystkie wyzwania zawsze. Macie zostawić łapkę w górę też, jeśli Wam pomogłem użyć mojego kodu twórcy. Oraz, jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. No, a przechodząc do questa, to jest on banalnie proste i powiem Wam, jak go po prostu zrobić. Musimy po prostu sobie odzyskać zdrowie w burzy, czyli musimy się uleczyć. No i jak zrobić to zadanie? Żeby zrobić to zadanie, za pierwszym razem ja polecam iść na naparzankę. Dlaczego? Dlatego, że na naparżance mamy 100% drop rate i zawsze znajdziemy skrzynkę. Po prostu wszystko tutaj zawsze się respi. Także jest dużo łatwiej wszystko. Znaleźć się ja mam. Patrzcie jaki drop do leczenia właśnie dosłownie z chwili No i teraz jak zrobić to nie ja tutaj przykładowo piję małego kewa. Ale jak widzicie nic się nie dzieje Dlaczego? Dlatego, że po prostu musimy odzyskać zdrowie Tutaj zdrowie nie równa się kef e, Także po prostu postanowiłem o tym wspomnieć Bo po prostu dużo osób wiem, że sobie to myli e, No i jak zrobić tego quest'a? Najwa najlepiej po prostu wziąć jakiegoś siorba, bandaże, ognisko Może być apteczka e, Rzucane beczka wszystko może z tego być, no i po prostu siedzimy sobie w strefie. Jak strefa już jest na właśnie tutaj fioletowo, przypuśćmy, no po prostu sobie te nasze rzeczy używamy. Tylko tak, także po prostu nie przebić e, tutaj 100 HP, bo po prostu nam nie zaliczy, jeśli będziemy ładować kewa. Także można to jak ja sobie robić, po prostu wyknąć siorba, który dał nam 75 HP. Jak widzicie już prawie mam gotowe, no i sobie rzucić jakiegoś właśnie plaszyka czy coś i po prostu sobie tego questika zaliczymy. Quest, jak widzicie, jest banalny, dlatego że można to zrobić dosłownie w sekundę. E, bardzo szybko się robi tego questa, tylko wystarczy sobie e, tak naprawdę hila załatwić. No i co? To było na tyle, jeśli wam pomogłem, bardzo się z tego cieszę, no i mam nadzieję, że po prostu. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to po prostu piszcie w komentarzach, no i że zrobicie tego questa bez problemu. Także ja się żegnam i zabieram się do za nagrywanie kolejnych odcinków. W tym matle trzymajcie się siema!